Bandyci. Były pracownik Huty Stali Wladan Stepanowicz od tygodni wspólnie z setką innych oburzonych protestuje przeciwko stylowi rządów w Czarnogórze. Tuż przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju demonstranci oskarżają premiera Dziukanowicza o spowodowanie zubożenia kraju, o oszustwo wyborcze i nepotyzm. Jak długo ten rząd będzie u władzy, tak długo Czarnogóra nie doczeka się demokratyzacji. Jeśli sytuacja się nie zmieni, ja i moja rodzina będziemy zmuszeni opuścić ojczyznę. Milo Dziukanowicz, premier, prezydent i przedsiębiorca. To przeciwko niemu kierowane są te protesty. On i jego partia utrzymują się u władzy w tym małym bałkańskim państewku od 1991 roku. Zdążyli dorobić się bajecznych majątków. On i jego klan są multimilionerami. Tymczasem w kraju coraz większa bieda. Wielu mieszkańców Czarnogóry nie widzi dla siebie przyszłości we własnej ojczyźnie. W kraju panuje nie tylko kryzys gospodarczy. To są bezwzględne rządy. Po 1990 roku, zaraz po rozpadzie Jugosławii, ten rząd dorwał się do władzy i od tamtej pory wszystko rujnuje. Huta Wnisić. Pracowało tu kiedyś 7 tysięcy ludzi, wśród nich także Wladan. Pod nadzorem klanu Dziukanowicza zakład został sprzedany poniżej jego wartości. Mówi się o milionowych łapówkach. Dawni pracownicy mogą się teraz tylko bezradnie przyglądać, jak huta kawałek po kawałku idzie na złom. Podobnie w całym kraju likwidowane są jeden po drugim regiony przemysłowe. Dla szefowej organizacji antykorupcyjnej MANS sprzedaż stalowni jest tylko kolejnym przykładem na nieuczciwość rządu, ale niewielu ma odwagę walczyć z takim stanem rzeczy. Kto nie popiera partii rządzącej, kto jest przeciwko korupcji i zorganizowanej przestępczości, ten staje się ofiarą represji. Wania Kalowicz na własnej skórze doświadczyła tego, kiedy wykryła oszustwo wyborcze. Gazety związane z obecnym rządem rozpętały przeciwko niej brudną kampanię. Kompromitujące ją zdjęcia miały podważyć jej wiarygodność. Część pracowników huty Wnisić już zrezygnowała z walki. Wielu zubożało do takiego stopnia, że musieli przeprowadzić się do baraków stojących obok zakładu. Pracę w tym regionie otrzymać można tylko za łapówkę. Sytuacja pogorszyła się tak bardzo, że czasem przychodzą do mnie koledzy i proszą o litr mleka, bo nie mają czym nakarmić swoich dzieci. Dlatego coraz więcej mieszkańców Czarnogóry szuka pomocy w Niemczech. Składają wnioski o azyl, by uciec przed biedą i korupcją. Czarnogórskie władze tego nie widzą. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby korupcja czy jakieś kryminalne działania w Czarnogórze były przyczyną składania w Niemczech wniosków o azyl. Obawiam się, że ubiegający się o azyl to ludzie biedni, bez wiedzy i wykształcenia. Takie słowa w uszach Wladana Stepanowicza brzmią jak szyderstwo. Jest wykwalifikowanym robotnikiem. Szuka pracy, ale uczciwej. Chce ją dostać bez łapówki, bez represji. A jeśli nie znajdzie jej w Czarnogórze, to spróbuje szczęścia w Niemczech.